Witam w kolejnym odcinku Powerful Ten. Rozpoczynamy szósty sezon naszego programu od milionerów. Dzisiaj najczęściej wygrywane kwoty we włoskich milionerach. Zarówno w wersji Chi vuò essere miliardario, czyli przed wprowadzeniem euro, oraz po wprowadzeniu euro, kiedy to program zmienił nazwę na Chi vuò essere milionario. No i właśnie po raz kolejny kierowałem się milioner wiki. No i zasady są wam znane z poprzednich list. Było już o Indiach, było o Brazylii, było o Danii. No a dzisiaj pora na Włochy. Tak więc nie przedłużając, 10, no trochę więcej niż 10, ponieważ mamy kilka miejsc ex aequo. No ale najczęściej wygrywane kwoty we włoskich milionerach. Jedziemy z tym węglem. Miejsce 10. Ex aequo, 1 000 000 euro, czyli obecna nagroda główna, oraz 125 milionów lirów. Te stawki były wygrywane po 3 razy. Miejsce 9. Ex aequo ponownie 10 tysięcy euro oraz 16 milionów lirów. Po 4 razy. Miejsce 8. 15 tysięcy euro. Taką kwotę zainkasowało 5 zawodników. Miejsce 7. Ponownie ex aequo. 35 tysięcy euro oraz 1 milion lirów. Po 6 razy te kwoty były wygrywane. Miejsce 6. 300 tysięcy euro. Aż 7 razy wyniesiono tą kwotę ze studia. Tym bardziej, że to jest kwota z pytania numer 14 obecnie. Miejsce 5. Ex aequo, 20 tysięcy euro oraz 500 euro. Te stawki wygrywano po 9 razy. Przy czym 500 euro to był kiedyś pierwszy próg gwarantowany. Zaraz po wprowadzeniu euro. Dlatego tyle razy ta stawka została wygrana. Miejsce 4. 3000 euro. 10 razy. To jest obecny pierwszy próg gwarantowany. Znaczy był, kiedy był stały próg gwarantowany, to... Znaczy tam nadal jest pierwszy próg, ponieważ ruchomy jest drugi próg gwarantowany obecnie. Tak więc 3000 euro 10 razy. I wchodzimy na podium. Miejsce 3. Brązowy medal. 16 tysięcy euro. 12 razy. Kiedyś to był próg gwarantowany. Numer 2. Miejsce 2. Srebrny medal. Ex aequo. 30 tysięcy euro. Oraz 150 tysięcy euro. Te kwoty były wygrywane do tej pory po 13 razy. 30 tysięcy euro kiedyś było drugim progiem gwarantowanym. Stałym drugim progiem gwarantowanym, ponieważ odkąd jest ruchomy, no to tą rolę pełnią różne stawki. No i miejsce pierwsze, złoty medal. Najczęściej wygrywana kwota we włoskich milionerach to 70 tysięcy euro. Do tej pory taką kwotę ze studia wyniosło 16 zawodników. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, lista wam się podobała. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Powerful 10.